postaw to pod stołem, a mrówki już nigdy się na nim nie pojawią. Prosty trik sprawi, że żadna mrówka już na niego nie wejdzie. Nieważne, czy masz stół na balkonie, tarasie czy w ogrodzie. Żadna mrówka nie ruszy już niczego na twoim stole. Nawet ulubionego przez nie cukru. Żaden piknik, grill czy przyjęcie już nie będzie popsute przez widok mrówek zjadających smakołyki dla gości. Ten trik pokazała mi ciocia i nie mogłam uwierzyć, że jest tak prosty. Ustaw pod nogami stolika małe miseczki. Zamiast miseczek możesz wykorzystać zakrętki od słoika. Ustaw je dokładnie pod nogami stolika. Będą one barierą dla mrówek nie do pokonania. Wystarczy, że nalejesz do nich wodę. Mrówki unikają wody. Tak odetniesz im drogę na stół. Nie dostaną się więc na jego blat. Możesz trzymać na nim nawet cukier i nie musisz obawiać się, że znajdziesz w nim mrówki. Zwykły trik z wodą ochroni cię przed tymi owadami w ogrodzie. Nigdy tak szybko nie pozbyłam się mrówek. W prosty sposób odstraszyłam je i już nie wracają. Kiedy mrówki pojawiają się zbyt blisko domu, ogrodu czy przy piaskownicy dla dziecka, wystarczy zrobić oprysk domowym preparatem. Jest w 100% skuteczny. W przypadku mrówek, w piaskownicy, pozbędziesz się nie tylko mrówek, ale i kotów, które z piaskownicy często robią sobie kuwetę. Zacznij od uszykowania miseczki z wodą. Dodaj do niej kilka łyżeczek cynamonu. Zapachu tej przyprawy mrówki nienawidzą. Następnie wyciśnij sok z cytryny i wlej go do wody z cynamonem. To kolejny zapach, którego mrówki nie lubią. Kolejnym składnikiem są fusy z kawy. Dodaj ich kilka łyżeczek. Fusy z kawy to jeden z najlepszych produktów odstraszających mrówki. Na koniec dodaj kilka kropli łagodnego mydła czy płynu do mycia naczyń. Wszystko wymieszaj i zostaw na kilka godzin. Potem odceć miksturę. Przelej do butelki ze spryskiwaczem. Teraz już tylko wystarczy spryskać miejsca, gdzie widujesz mrówki. Możesz spryskać ziemię wokół roślin, ławki czy piaskownicy. Zabezpiecz też wejście na taras. Ta metoda nie jest szkodliwa ani dla mrówek, ani dla innych owadów, ale skuteczna. Mrówki po prostu wyniosą się w inne miejsce. Gdy odkryłam ten sposób, w moim domu nie ma już much, mrówek i karaluchów. Skutecznie się ich pozbyłam i to bez szkodliwej chemii. Na patelnię wlej 300 ml wody. Przygotowuję 2 łyżki goździków. Muszą być w całości. Ich zastosowanie w odstraszaniu robactwa jest genialne. Wrzucam je do wody i podgrzewam całość. Powinien powstać napar. Gdy woda zmieni kolor, a w domu zacznie unosić się przyjemny zapach, przechodzimy do kolejnego kroku. Na patelnię wsypujemy sodę oczyszczoną. Wystarczą 2 łyżki. Wejdzie ona w reakcję z naparem i zacznie buzować. Dodawaj małe ilości, żeby substancja nie wypłynęła poza patelnię. Mieszaj, aż zniknie. Daj znać w komentarzu, z jakiej miejscowości nas oglądasz. Jestem pewna, że ta jedna mikstura pomoże ci raz na zawsze pozbyć się robactwa z domu. Przelej ją do butelki ze spryskiwaczem. Do butelki wkładam kilka liści laurowych. Ich intensywny zapach odstrasza szkodniki. Wystarczy włożyć je wcześniej przygotowanej mikstury, by wzmocnić jej działanie. Taki spray może stać nawet 2 miesiące. Od kiedy mieszkam na wsi, zawsze mam go pod ręką. Miałam dość robactwa, które zaszyło się w moim domu. Okazało się, że wystarczy tym sprayem spryskać drzwi wejściowe, kuchenne szafki i parapety, żeby insekty omijały dom szerokim łukiem. W kuchni od kilku miesięcy nie widziałam ani jednej mrówki czy muchy. Ten naturalny przepis jest bezpieczny dla zwierząt domowych i dzieci. Zanurz w nim gałązkę i spryskaj łazienkę. Rybiki znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki już po jednej nocy. To domowy sposób na małe robaki, które zjawiają się w łazience znikąd. Te owady nie mają skrzydeł. Nazywane też są cukrzykami. Najczęściej możesz je spotkać w łazience, zwłaszcza w nocy. Żerują na resztkach, które zostawiamy w łazienkach. Jest tam wystarczająco wilgotno, aby mogły żyć i się rozmnażać. Rybiki nie są groźne, nie gryzą i nie przenoszą żadnych chorób, jednak nie są mile widziane i u wielu osób budzą obrzydzenie. Nie musisz jednak kupować drogich i trujących środków na rybiki. Wystarczy zrobić domowy spray, aby te owady zniknęły z łazienki raz na zawsze.
Spryskane nim kąty i zakamarki w łazience będą barierą nie do przejścia. Taki spray odstraszy je. Nie pojawią się już w łazience. Do garnka wlej ocet i podgrzej go. Zapachu octu nie znosi większość insektów. Owady omijają go jak ognia. Do octu włóż gałązkę rozmarynu. Zapach rozmarynu odstrasza owady. Działa też właśnie na rybiki. Do mikstury dodaj jeszcze kilka kropli olejku lawendowego. Taki środek nie zabije rybików, ale skutecznie je odstraszy. Jest całkowicie bezpieczny. Możesz go więc stosować również w kuchni. Jego zapach będzie się ulatniał. Stosuj więc taki spray co kilka dni. Szybko pozbędziesz się rybików. Pozbądź się szczurów i myszy za pomocą zwykłej zupki chińskiej. Ten prosty, domowy sposób kosztuje grosze, a jest skuteczny. Jeśli masz problem z myszami wbiegającymi do domu z pola lub szczurami mieszkającymi w twojej piwnicy, ten trik jest dla ciebie. Wystarczy jedna porcja tej mikstury. Do jej przygotowania będzie potrzebna zupka chińska. Pokrusz ją na drobne kawałki. Jej zapach i smak przyciągnie gryzonie. Dodaj sporą ilość cukru. On również przyciąga szkodniki. Będzie to pułapka, ponieważ kolejnym składnikiem jest soda oczyszczona. Dodaj sporą ilość. Jeśli zostanie zjedzona przez szczury, już nigdy więcej nie pojawią się w twojej piwnicy. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki. Tak przygotowaną miskę połóż w korytarzu piwnicy. Skutecznie przyciągnie do siebie gryzonie. Soda w ich brzuchach zacznie produkować gazy, których nie będą w stanie wydalić. Tym sposobem można pozbyć się całego stada. Jeśli masz problemy finansowe, to ten trik jest dla ciebie. Nałóż kawę na papier toaletowy. Na pewno będziesz zaskoczony efektem. Ten sposób na komary i muchy na pewno ci się spodoba. Unikniesz wielu chorób przenoszonych przez te owady. Oto jak to działa. Do dowolnego naczynia wsyp łyżeczkę kawy mielonej. Taką, jaką masz w domu. Do kawy dodaj trochę pasty do zębów. Wymieszaj kawę z pastą na jednolitą masę. Teraz weź papier toaletowy, rozwiń kilka listków, złóż je na pół i oderwij je. Następnie zwiń je wzdłuż i zroluj, jak na filmiku. Właśnie tak zwinięty papier jest nam potrzebny. Na papier nakładaj masę z kawy i pasty do zębów. Daj znać, z jakiego miasta mnie dzisiaj oglądasz. Teraz tak przygotowany papier umieść w naczyniu. Możesz dodać jakieś ozdoby. Podpal papier i zgaś go. Papier się wypali, a dym będzie odstraszał wszystkie owady w twoim domu. Umieść go przy oknie lub drzwiach. Możesz postawić też go przy roślinach, które atakowane są przez owady. To całkowicie naturalny sposób na pozbycie się owadów.